Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie informacji duszpasterskich. Na początek krótkie słowo księdza arcybiskupa. Drodzy diecezjanie, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za udział w moim ingresie do katowickiej katedry. Dziękuję za obecność, modlitwę, życzliwość i wszelkie wsparcie. Jednocześnie chciałbym bardzo prosić o podjęcie w tych dniach duchowego wysiłku w intencji nowych powołań do kapłaństwa. Powołania są darem Bożym, o który pokornie prosimy i za który z radością Mu dziękujemy. Tych zaś, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem do seminarium, zachęcam do zrobienia odważnego kroku. Nie bójcie się. W czasie seminaryjnej formacji będziecie mogli z pomocą kompetentnych wychowawców odkryć, czy myśli, które macie teraz w sercu, to powołanie czy przywidzenie. Jeśli powołanie, byłoby wielką stratą na nie nie odpowiedzieć, stratą dla całego Kościoła. Z modlitwą i błogosławieństwem wasz biskup Adrian. I nasze ogłoszenia. Dzisiaj o 15:30 zapraszamy na ostatnie nabożeństwo czerwcowe do serca Pana Jezusa. W każdą niedzielę od godziny 20:00 jest okazja do spowiedzi. Przez okres wakacji nie ma medytacji karmelitańskiej. Przypominamy, że w ostatnią niedzielę miesiąca i w każdy czwartek śpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. W środę ostatnie śniadanie dla seniorów. W lipcu śniadania są zawieszone. W czwartek przypada uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Msze święte będą odprawiane u nas o godzinie 8, 10 i 18. Kolekta będzie przeznaczona na Stolicę Apostolską. Przed nami pierwsza sobota miesiąca o godzinie 8:30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej i spotkanie członków Żywego Różańca. 15:30 modlitewny wieczernik, o 17:30 nabożeństwo do Świętej Rodziny. W sobotę o 19:00 pierwsza katecheza dla rodziców jeszcze przed urodzeniem dziecka. Zapraszamy na probostwo. Dzieci i opiekunowie w sobotę wracają z wakacji z Bogiem. Bierze w nich udział 48 dzieci i 5 opiekunów. Przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Zapisy dzieci na wczesną Komunię Świętą rozpoczną się w sierpniu. Informacje na jej temat są już na stronie parafii. Rozpoczęły się wakacje. W niedzielę nie ma mszy świętej o 12:30, a w tygodniu o 7:00 rano. Kancelaria jest nieczynna w środy. Zapraszamy na parafialną pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Szczegóły znajdziemy na plakatach, a także na stronie parafii w zakładce aktualności. Ostateczny termin zapisu to niedziela 9 lipca. Tak naprawdę zapisały się tylko 4 osoby i rozważam w sercu taką możliwość, że w tym roku nie pójdziemy na tą pieszą pielgrzymkę, no bo przy 4 osobach no to nie damy rady. Więc bardzo proszę, żeby kto jeszcze się zastanawia, zmobilizować się i do tego 9 lipca się zapisał. Spotkanie organizacyjne dotyczące pielgrzymki odbędzie się w czwartek 13 lipca o godzinie 19:00 w domu parafialnym. Będzie też nocne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Odbędzie się ono z 31 lipca na 1 sierpnia. Zapisy na autokar w zakrystii, a koszt to 40 zł. W czwartek o 19:00 odbędzie się spotkanie modlitewne wspólnoty w drodze. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie kościoła i kaplicy adoracji. Wszystkim życzymy błogosławionego czasu wypoczynku i bezpiecznych powrotów. Informacje o pogrzebach. Zmarła Aniela Opara, przeżyła 84 lata, mieszkała przy ulicy Królowej Jadwigi. Jej pogrzeb u nas we wtorek o godzinie 11:00. Zmarła Zofia Świeca z ulicy Skargi 49. Data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.